dzisiejszym odcinku będziemy mogli tworzyć sobie narzędzia z naprawdę dziwnych rzeczy. Prawdziwego pokebola. I sobie normalnie złapać w niego smoka. To jest symenific pomysł. I tak jak zawsze, będą nadawały nam jeszcze dziwniejsze rzeczy. To jest genialne, że mamy tyle rzeczy tutaj. Co jest? I więc myślę, że możesz zostawić taką łapkę w górę. Telefonem. Na przykład telefonem. Tak się da w ogóle? Dobra, zaczynajmy. Bang! No proszę bardzo, dzień w Minecrafcie jak każdy inny, ale narzędzia już inne. Tak więc najpierw wypadałoby zrobić standardowe narzędzia. Po to, żeby zrobić dziwne narzędzie. To ma więcej sensu niż się wydaje. Pytanie, czy ja w ogóle wiem jak mam to zrobić? Czy będzie to jakakolwiek podpowiedź, jak coś tu się crafty... A, no właśnie, no jak zawsze. Wybierzmy się na górę po kamień. A przy okazji, z tej góry to ja sobie spojrzę, czy czegoś tutaj nie ma. Bo tu w pobliżu może ukrywać się za siedmioma górami, za siedmioma wioskami i za siedmioma lasami. Tam nie miało być wiosek. Wioska. Tak, to pewnie zaskoczenie. Ha, mam komplet narzędzi. Teraz to się czuję jak wójt. A jakbym jeszcze znalazł tutaj gdzieś jakiegoś kurczaka. Ty, to jest pustynia. Jak to możliwe, że masz góry ze śniegiem i zaraz obok pustynia w ogóle, co tutaj się wyrabia? Ale być może to i lepiej, bo nam będzie potrzebne coś z pustyni do tego, żeby zrobić sobie narzędzia z cosiów. Innych cosiów takich. Ha! Pa! Normalnie, wioska. Dziękuję. Jak miło. Gravelinum? No nie odpuszczę sobie. A gdzie krzemieninum? Boże, za 17 razem dopiero. Wezmę ze sobą piasek i pana kaktusa, bo mam genialny plan, co mogę zrobić. Wlazłem w zarośla, bo byłem przekonany, że tutaj były kaczki. Nie ma kaczek. Gdzie są kaczki? Kaczka! Bardzo dobrze, nie miałem krzyczeć, ale to emocje. Jedna kaczka, pyk. Dziękuję. Ej, a tak szczerze? Szczerze wam coś powiedzieć? Tak, ale tak, że szczerze, nie? Ja jeszcze jedną kaczkę muszę znaleźć. A jedno pióro to za mało. Tylko nie mówcie nikomu, to tajemnica miała być. Świnio! Gdzie ukrywają się kaczki? Gdzie one są? Powiedz mi na ucho, nikomu nie powiem, obiecuję. Przecież tu nikt nie słucha. ona jest dobra w trzymanie tajemnic, w ogóle nic nie chcę powiedzieć. Słyszałem gdzieś... O, mam cię! Pani kaczku! Dobra, mamy to. Bo teraz, jak mamy z kaczki dwa pióra... O, proszę bardzo. To wiecie, co możemy zrobić? Latającą motykę. Normalnie latający choi, masz tutaj piórko tak u góry. Wiadomo, tym się, to średnio się tym niszczy rzeczy. Wiadomo, można, ale to głupie jest. Więc lepiej byłoby się teraz wybrać do pobliskiej wioski. Czekaj, jak kliknę przycisk myszy. O! Właśnie! Bo jak ją mam, to ja mogę latać przez ileś tam czasu, ale nie wiem przez ile. Nad wodą najlepiej, jakbyś latał, żeby nic ci się nie stało. Latające... O! Tam jest... Dobra, nad wodą najważniejsze. Tam jeszcze mamy, no, jak to się nazywa? Posterunek. Dzień dobry, czy mogę się tutaj gdzieś przekimać? Czekaj, bo tutaj nie ma w ogóle łóżek. Tam jest pan Zbigniew. To oni na dywanach śpią, co to jej się w ogóle wyrabia? Nie, no ja mam wrażenie, że oni w tej wiosce mają tylko jedno łóżko i zawsze śpi jeden na przykład w miesiącu i tak się trzeba zmieniać, bo każdy potem ma wartę. I ty się wyśpisz za miesiąc, bo cię wywaliłem z łóżka. No trudno. Ty, ile tu jest kurczaków, ja będę mógł latać! Dawaj mi to! Czy kurczaków, pomyliło mi się. Kaczków, jaka gigantyczna farma kaczków. Ty, tych kaczków to jest tyle, że to jest za dużo kaczków, mam wrażenie. Mieliście kiedyś tak, że jedziecie na wieś, na przykład, tam do kogoś, nie? A tam jest za dużo kaczków, tak zdecydowanie za dużo. To wtedy trzeba robić z nich latające motyki, tak? Jakby ktoś na przyszłość potrzebował, to proszę bardzo, możecie używać. Czemu jem surowe mięso z kurczaka? Tym bardziej, że utłukłem kaczkę, halo! Idźmy po zboże, żeby mógł jeść chleb. I potrzebujemy jednego emeralda. No bo, będzie on nam potrzebny do stworzenia pewnej dosyć ciekawej rzeczy. Panie Zbigniewie, zanim wyruszę na wyprawę po kolejną bardzo fajną rzecz, muszę pana, no, standardowo tutaj zaciukać. A to czekaj, nie motyką, motyka to potem. Przeszedłem koło Zbyszka, wali trochę potem. Zbyszek mnie goni, rozkłada ręce i jest samolotem. Okej, dobra, to mamy i zaraz trzeba lecieć dalej. Wiadrowoda krzemieniną, proszę bardzo. Ogarnięte, poproszę wodę ze studni. I weźmy sobie flying hole, żeby znaleźć sobie tutaj piramidę pustynną. Ile to było sekund? Na latanie, żeby to wszystko działało. Dobra, nie wiem, to co wypij. O! I... Jest, dobra, lecę! Adam, udało się! Tu jest portalo. Widzicie gdzieś ten? No. Ja nie widzę. Nie! No coś tak właśnie... Coś tak mi szło po głowie, nie? Że mogę to zepsuć ciut. Okej, a tutaj? No zapalniczka, po co ja tamtą robiłem? Dobra, my trochę żelazka, może być. Gdzie ja się wywaliłem? Dlaczego tak blisko ich? No halo! Zaraz będą mnie atakować. Dobra, idź to sobie! Się z wami teraz nie bije. No paj, będzie mnie gonił.
Dobra, nie stamtąd chyba nie wyjdą, bo są zbyt mało inteligentni. No serio? Ła! No nie! Pora na zdecydowaną ucieczkę. Ła! Dobra, wy się sami tam bijta. O! Dobra! Ja stąd lecę! Widzi ktoś piramidę? Czekaj, weź niżej, bo zaraz znowu zginiesz, gałonie. Jeden. Ty! Akurat się skończyło, Boże drogi! Portal! No i piramida. Bardzo dobrze. I znowu śnieg zaraz przy pustyni. Co tutaj się w ogóle dzieje? A co tutaj się stało? A gdzie ten portal jest? Dobra, nieważne, weź to. I co tu się w ogóle wyrabia? Halo, jest tu kto? Dobra, chyba jestem sam. Oła. Złoto. Nici. Pioch. Okej, okay, jest jeszcze złote jabłko. Fajnie, ono może się przydać. No i właśnie, jeszcze TNT jak najbardziej tu się przyda. Okej, okay, czekaj, bo ja potrzebuję dwa żelaza. Na jedno mam, a gdybym znalazł tutaj w tych wykopaliskach pod piochem skrzynię, to może będzie żelazo. Ja tylko weź teraz wykopiesz tę skrzynkę, nie? No bez jaj. No co ty gadasz? Jest! Jest akurat! O to chodziło, Boże, jak pięknie. Patera, normalnie, Andrzej, patera. Robisz sobie dwa żelaziwa. Proszę bardzo, idealnie wystarczyło. Patyków czasem da zbierać trochę. Proszę bardzo. Patyczki tu. Pyk, pyk. I pyk, proszę bardzo. Eksplozywny pikaks. No lepszych rzeczy na świecie nie ma. I łopata z jabłkiem, bo jabłkiem się trochę szybciej kopie. Nie no, ona będzie uregenerowała nam życie, także to jest naprawdę kozacka rzecz. No a wydaje mi się jednak, że kilof z tym, to jakby on sam będzie wam mówił, co tutaj się dzieje, nie? Jak go używasz. O, proszę bardzo. Ła, ła, ła. Tutaj brakuje zbyt dużo rzeczy do tego, żeby zrobić cokolwiek. Pora, myli państwu, udać się do podziemi, ponieważ potrzebuję dużo nowych surowców, żeby zrobić sobie nowe narzędzia. I w sensie na przykład redstone i dodatkowe żelazo. No i emeraldzik, bo bez emeralda... Ale jaja, co? Jakbyś tak emerald nazywał? Bez niego w każdym razie też nic nie zrobię. A proszę bardzo, kopalnia jest tu. O. Zombie, uważaj! O nie, to go nie bije! A! Dobra, jeden mniej. I drugi. I sobie. Mam węgielek? Mam. Pochodnie, bo tu strasznie cię... A poczekaj, 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 poczekaj. Nie, nie działa, szkoda. O, dobra, i mam trochę węgielka. Żelazivum! Dobrze, to też było potrzebne. Bardzo dobrze. Jest złoto, ale złoto to chyba na razie nie potrzebuję do niczego. A! Pa! Emeraldy, tego potrzebowałem! Pięknie. I redstonik, też go potrzebowałem. Ups, tylko może nie do końca tak, żeby go niszczyć całego, ale... Wow! Dobra, bym wpadł do lawy. Ja muszę jakbym diamenciki jeszcze sobie znalazł, to... To też by było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Dobra, poziom 12 i szukajmy... niżej. I szukajmy diamentów, to jest najlepszy sposób na świecie. Jest! Pięknie! Szmaraf jeszcze jeden? Dobra, chwila, bo trochę ciemno się zrobiło i nic nie widzę. Okej, okay, ale diamentów tutaj... Tu są. Nie zauważyłem. Dobra, to ja podziękuję. I ja bym poprosił do góry. I robimy resztę rzeczów. Hyku, pyku, hyku, pyku, hyku, pyku. O, dawaj wyro. I do spanka, bo tam zombie już mnie goni. O nie, jeszcze pająk. Nie na mnie, panie pająku, proszę. No dobra, żeby przejść dalej, mieć kolejne narzędzia, będzie potrzebowali drewno. No i od razu mamy portal do Netheru, który tak samo się przyda. Ale najpierw po drewno i zróbmy to, co już w zasadzie w tym momencie mogę sobie stworzyć. O, no Jezu, się przestraszyłem. Jeny, nie rób tak. Dobra, zróbmy sobie piec i przepalmy żelazo, bo mam tego naprawdę dużo. Okej, okay, w tym momencie możemy stworzyć sobie dispenser, tylko o... Jak się robi? O, dobra! To jest to? Dropper, ja chcę dispenser. Dispenser! To tak nie działa, że będę gadał i dostanę. Drogą dedukcji dotarłem do tego, że potrzebujemy jeszcze łuk, bo łuk jest ważnym elementem dispenserów. Proszę bardzo. Pyk. Hyk. Tak. Pyk. Hyk. Cyk. Multiplication Sword. Najlepszy miecz na świecie, jaki widziałem. Okej, okay, mamy 10 żelaza i zróbmy sobie z tego ważną rzecz, którą możemy wykorzystać w ten sposób, że potrzebujemy kamień. O, czekaj, to ja potrzebuję tutaj wrzucić ten kamień. Potrzebujemy przycisk. O, nie wiem, czy to się opłaca w ogóle, że takiego dużego robię taki mały, no ale cóż, co zrobisz, jaki ty zrobisz? Ty, dopiero do mnie dotarło, że ja potrzebuję jeszcze jeden obsydian, nie? Nie mam z czego... A, bam, bo z diamenta. Dobra, to idziemy zrobić jeden obsydian. Bo on tylko jeden, a potrzebuje do skraftowania pokebola. Pyk, tak żeby nie zalać całej lawy. No ja! No ja, no co jest? O, dobra, pięknie. No nie! No nie! Dobra, może ja tak użyję mózgu, co?
Jedna dziura, druga, pyk, 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 o. No, to jest dużo mądrzejsze. Mózgu, działaj! Pa. I teraz normalnie, nie? Jak mam tak? Ej, odwrotnie, czekaj. Mam pokebola. Gdzie on jest? Prawdziwego pokebola! I w niego ja go chcę zostawić na specjalną okazję. I sobie normalnie złapać w niego smoka. To jest symenific pomysł. A, już miałem złotą czapkę. Boże drogi, ja dwie czapki zrobiłem. Wiecie, że ja mogę zrobić sobie teraz, jak będę miał trzy wiadra, nie? I zrobię sobie w nich wodę, to mogę zrobić sobie specjalną siekierę? Pa, normalnie. Raz, dwa, trzy. Patyki. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, MLG Axe. Do czego to? Nie wiem. Nic? Nie wiem. Ej, on nie daje mi MLG. A weź ten. Ej, krowa. Czekaj. Ty, dlaczego tak do góry? Leć. O nie. Czekaj, ja bym chciał, żebyś ty poleciała sama z siebie. MLG, wodę położy? Połóż wodę. O! Ja jej położę. O, trafiłem. Oj! Zapomniałem. Dobra, wchodzimy do netheru. Bo mam multiplication sworda. Czyli najlepszy miecz na świecie, bo będzie multiplication normalnie robił. Jak coś robi multiplication, to jestem usatysfakcjonowation. Będę że szczęśliwy. Pyk, hyk, cyk, pyk, tyk, ryk, pyk, hyk. Szyk. Tyk. Czekaj, kilo zmień, bo zaraz będzie problem. Dobra. Ty, gdzie są moje piórka? Jak tam zginąłem, to piórek nie podniosłem, nie będę mógł latać. Dobra, trzeba pójść po kurczaka. Hy, ha, hy, 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 ha, hy. Ty, co te kurczaki taki dur... Bo to multiplication sword, pa! Milion kuroków i kaczków. Dobra, ja wracam tam, gdzie byłem. Ale pięknie, ale pięknie. Czyli teraz będziemy mogli latać w netherze, bardzo dobrze. Byle nie nad lawą, bo to może być tragiczne w skutkach. Weź śledziu, bo w oko dostanę. Dobra. Ciekawe. Daj mi jakieś fajne miejsce w Minecrafcie. Poproszę. I? No tak... No powiedzmy no. Kordy 50 na minus 150. To kawałek odszedłem od spawna. Dobra, to zróbmy sobie pierwsze piórko, co? To będzie dobrze, że bo chcę polatać i będzie prościej mi cokolwiek znaleźć. Dobra? Okej, pięknie, jak ja to kocham. Co to jest? Co to jest? Co to jest? A dobra, to jest portal po prostu, tylko taki... O, bastion. Ja bardziej tamtym się przejmowałem, nieważne. Ważne, że mamy bastion. Okej. Widzę skrzynię, ale nie widzę złota. To są dwa bastiony, czy to jeden taki bastion? No weźmy to naokoło, bo oni gdzieś powinni mieć takie złoto jakby... O Jezu, ja się przestraszyłem. Skondensowane w jednym miejscu dużo złotów. Dobra, zejdźmy sobie tędy. Tylko tak, żebym sobie krzywdy nie zrobił. O, fajnie. Gdzieś do środka by trzeba było wejść. Skrzynia, dobra, jest. Zamknijmy to. Okej. Trochę szczałów nawet jest. To jest genialne, że mamy tyle rzeczy tutaj. Co jest? Ty. Czekaj. Czekaj, co jest? Ty, to ja mogę? Ja mogę sobie kopiować rzeczy? Co ty gadasz? Czekaj, 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 czekaj. Dobra, jakiś pokoj, gdzie jest złoto? I zaraz będziemy testować. Dobra, to wygląda jakby tutaj było dużo złota. Przynajmniej wyglądało. O, dobra, jest. Czekaj, zrób tak. Pyk. Ej, to nie działa. Ja nie wiem, co ja zrobię. Czy jakoś shifting? Dobra! Ej, dobra, 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 to działa, dobra, daj mi jedno. Ja chcę stąd już wyjść. Ups, żeby mnie nie zrzucili. Nie są chyba zbyt szczęśliwi, że zabrałem im to złoto, takie mam wrażenie. Mój pokeball cały czas czeka na smoka, bardzo dobrze. Dobra, ja bym się chciał gdzieś zatrzymać, tak w bezpiecznym miejscu i sobie skopiować trochę tego złota. O, na przykład gdzieś tu, prawie wpadłem do lawy, dobra, nieważne. Raz, dwa, trzy. I on tak pukać? To działa normalnie, pato. Ogarniacie? Wszędzie jest złoto. Dobra, trzymaj tam, nie maruć. Świnio. Kumpli trzeba zawołać twoich. A nawet wiem, jak to zrobić. Pa, zdejmujesz czapkę. Panie Piglin. Panie Piglinie. Panie Piglinie. Tu. O, chodź. Tam masz złoto. O, czekaj, bo rzuciłem coś innego. Dobra, niech to se trzymają, a ja se powywalam. O nie. Co z tym świnią? O. Ty. Wow. Ej, po co ja czekam? To będzie czterech, nie? To będzie sześciu. Ła, ła, ej, czekaj, bo nie biegł tłuką. No, teraz będzie dużo szybciej. Ten co zbiera, co za chłop. Dobra, idę, wystarczy, panowie, dziękuję za współpracę. Czekaj, ja bym teraz chciał w stronę mniej więcej mojego tego, portalu.
Czyli gdzieś tu, a tu jest ściana, halo. Dobra, wiecie co sobie zrobimy? Zrobimy sobie łuk teraz jeszcze. Pyk, 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 pyk. Pyk. Proszę bardzo, teleportation bow. No i wiadomo, motylkę do latania, bo to też by wypadało. Tylko to na pewno nie jest strona do mojego domu. Ale tam jest forteca. Okej, okay, dobra. Teraz szybko. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, dobra. Pięknie. Koteczka. Pyk! I teraz tym będę ich tłuk. Multiplication! Ups, trochę za dużo, czekaj. Nie mam czym ich bić, a jest ich za dużo. Diamentowy miecz muszę zrobić, czekaj. O, teraz to tak! Patera, panie! Ła! Ile mam? 3. Multiplication! Okej, okay, widzę, że mam już dużo. Rozpadamy stąd. Dobra, druga flying hole. O, latam tak jak wy, gałgany. Na północ, na Alaskę, do domu. Teleportation bow! Ty, ten łuk jest genialny, nie? Ła, ła! Czekaj, tam jest portal. Spadaj! Wow! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Czekaj! Co odwaliłem? Nie można teleportować się w stronę mobów. Nie mogę wejść do portalu przez nich! A masz! Gadzino jedna! Dobra, chodźmy szybko stąd. Boże, co za... Nieporozumienie, ale prawie do lawy tam wpadłem! Ki fart! Dobra, idziemy zapać smoka w pokebola. O, tamtą stronę. Teleportation bow! Puff. Dobra, zjedz coś po międzyczasie. O! Elegancko tego. I... Ty, no taki łuk to można mieć do teleportacji, nie? Dobra, perełeczko, powiedz przecie, gdzie Stronghold jest najtrudniejszy na tym świecie. Jeszcze dalej. O, trafiłem w liścia. Jeszcze dalej. A jakbym w chmurę się przeteleportował, co się stanie? Dobra, perła delikatnie skręciła, może jesteśmy blisko. No i pękło mi, halo, została mi ostatnia perła. Okej, okay, teraz do tyłu, no to już jesteśmy blisko? I ja tutaj nic nie widzę. No tam, jeszcze dalej. Czekaj, daj tutaj, no zobaczę, może się tu wkopi, będzie prosił. Tylko tym kilofem szybszym. O, proszę bardzo. Jest! Okej. Okay. Podoba mi się. Ej, no bez jaj, bo jak mnie silverfishe pokonają, to ja wychodzę. Ty tutaj serio jest spawner? O co tu chodzi? Multiplication sword. Co jest? O nie, dobra. Ale to jest porąbane, dobra, wchodzimy. A mogę tak? Dobra, olej to, po prostu wejdź do środka, dobra? Będzie mądrzejsze. Łukiem, panie, trzeba się teleportnąć, łukiem! Oj, trafiłem? Pięknie. Ty, ja potrzebuję zwykły łuk, bo nie mam jak ten! Strzelać! Dobrze, że wziąłem drewno. Dobra, mam kilka pomysłów, jak pokonać smoka w niekonwencjonalny sposób. I pokebola go zapać przede wszystkim. No co za smok, co on strzela tyle, no? Smoku? Do pokebola! Co jest, on nie za duży? Ty, zepsuło się. Gra się zepsuła. Ups. Pokeball chyba ewidentnie nie działa. No nie, no znowu tego trafiłem. Ty, ewidentnie coś się z tym smokiem popsuło, nie? Tylko tak średnio wiem co. Ała, dlaczego nie za... Co jest? Ty, poleciał. A już nie wiem. A jak teraz zrobimy tak? I ja kliknę tak? Oj, nie multiplikuje się. Nie multiplikuje się TNT. Oj, ale Bedrock się multiplikuje. No coś tak czuję, że mam mały pro... Ej, no nie mam pokebolu mojego smoka. Pokebol się zepsuł. Dobra, smok tu leci, to trzeba go teraz wypłacać. Panie smok, proszę dostać po łbie. Okej, okay. Trafiłem smoka, ale on się nie multiplikuje. To jest dopiero jaja. Dobra, mieczorem go. No i skończyły mi się strzały z tego wszystkiego. A co się stanie, jak walnę go tym? Chociaż nie wiem, czy chcę go tym uderzać. Dobra, po prostu nic się nie dzieje. No co za głupi smok. Ej, nie wywaliło go jednak, dobra. Czy ja już mogę? O, w końcu. Dziękuję. Pyk. O nie, zabrało mi. Dobra, do domku.